Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, a ja Wam dzisiaj chciałam pokazać w ramach przypomnienia, jak rozwiązać zadanie polegające na rozwiązaniu układu dwóch równań z dwoma niewiadomymi w ramach powtórzenia materiału na kierunki ekonomiczne, ale metodą przez podstawienie. Generalnie będzie polegała ona na tym, że mamy jakieś wartości, jakąś zależność zapisaną między x i między y a x w drugim równaniu i z jednego z tych równań należy wyciągnąć jakby w cudzysłowie wzór na tą drugą, na jedną z niewiadomych i podstawić do drugiego równania. Tutaj wybrałam taki przykład, gdzie y plus 2x równa się 6 i z tego równania można wyciągnąć zarówno albo x, albo y, ale o wiadomo, tutaj łatwiej jest y, bo wystarczy te 2x przerzucić na drugą stronę ze znakiem przeciwnym, czyli wzór na y, który ja tu posiadam, to jest y równa się minus 2x plus 6. I taką wartość za x podstawię w to miejsce do drugiego równania, jakie tutaj posiadamy, czyli drugie równanie będzie miało postać 3. Oczywiście, że można przepisać pierwsze równanie, żeby to przypominało dalej układ równań, czyli y plus 2x równa się 6, a do drugiego równania w miejsce y wstawiamy minus 2x plus 6. Oznacza to tyle, że było 3 razy y, czyli przemnożę 3 razy minus 2x plus 6. Było x, czyli przepisuję plus x równa się 4. Teraz można powiedzieć, że z tego drugiego równania mamy minus 6x plus 18 plus x równa się 4. Czyli po uproszczeniu y plus 2x równa się 6. I co? Minus 6x plus x to jest minus 5x, bo 1x mniej na minusie. No i te 18 przerzucamy na drugą stronę ze znakiem przeciwnym, a więc w tym momencie mamy 14 minus 18, czyli minus 14, tak, minus 14. Jeżeli obustronnie podzielę przez minus 5, to mogę powiedzieć, że x od razu równa się 14 przez 5, oczywiście minusy pominęłam, czyli będzie 2,8. Czyli jak widzimy, x równa się 2,8, znam wartość i tą wartość 2,8 podstawię teraz w miejsce x do pierwszego równania, z którego wzięłam wzór na y. Czyli mam y plus 2 razy i wartość za x 2,8 daje mi 6. 2 razy 2,8 to będzie dawało 5,6, czyli można powiedzieć, że y plus 5,6 daje 6 i równocześnie wiem, że x wynosił 2,8, czyli można powiedzieć, że y z tego pierwszego równania będzie wynosił 0,4, bo 5,6 przerzucam na drugą stronę. X równa się 2,8. Także ja rozwiązałam w tym momencie układ równań z dwoma niewiadomymi. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdybym miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba.
Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.